Cześć, witajcie. Mamy cieplutką, chociaż bardzo marudną wiosnę 2020. No niestety, klimat się nam zmienia, ale to nie o tym mowa. Słuchajcie, dzisiaj czym się zajmujemy? Zajmujemy się sondą Lambda z silnika diesla. Sonda Lambda, która jest pierwszą sondą, czyli zamontowaną przed katalizatorem, czyli przed naszym filtrem na wydechu. No i co się dzieje? Taka sonda lubi nam ograniczyć tryb awaryjny, znaczy wprowadzić tryb awaryjny. Sterownik wprowadza tryb ograniczony mocy, czyli powiedzmy może się okazać sytuacja taka, że macie sondę Lambda, która ograniczyła wam moc silnika, prędkość obrotową silnika do 3000, no i jednocześnie wiadomo wiąże się z tym moc, czyli nasza dynamika pracy silnika. Ale co byśmy, słuchajcie, do tego zagadnienia niepotrzebnie nie dochodzili, co się dzieje w silniku i tak dalej, i tak dalej. Omówimy kwestię sondy Lambda, która pojawia się kodem błędu P2238. Ale nim do tego dojdę, chcę zaprosić nowych, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, do subskrypcji. Oczywiście, jeżeli macie potrzeby, problemy i tak dalej, piszcie, myślę, że jakoś tam śmiało będziemy starali się rozwikłać te problemy. Generalnie dzisiaj skupiamy się na sondzie Lambda. No i dobra, wracamy do sedna sprawy. Słuchajcie, błąd ten P2238 zaczął się pojawiać tylko i wyłącznie w partii silnika chłodnego, zimnego, niedogrzanego. Po jakiejś mocniejszej przygazówce ten błąd już niestety nie wracał, co świadczy o tym, że do końca ta sonda ona nie jest uszkodzona i będziemy się starali coś z tą sondą zrobić. I jeszcze generalnie powiem wam rzecz taką: jeżeli jakikolwiek filmik u mnie oglądacie, to tylko dlatego, że coś gdzieś kiedyś zrobiłem, zregenerowałem, sprawdziłem i tak dalej i to wystartowało i w ten czas dopiero taki filmik mój się może ukazać w sieci. Inaczej tego staram się nie puszczać, no bo bez sensu byłoby i mijałoby się z celem porady, które się tak naprawdę nie sprawdzają w żaden sposób, nie? Także generalnie, słuchajcie, błąd ten powraca po raz kolejny i będę się starał pokazać wam, co zrobić ewentualnie z tą sondą Lambda, żeby ona mogła ożyć i funkcjonować dalej. Problem taki poruszałem w kilku różnych pojazdach i wierzcie mi, że powiedzmy przyjmijmy 7 pojazdów na 10 wystartowały pozytywnie. Także dzisiaj ja podzielę się z wami tym. W każdym bądź razie, co będę musiał zrobić? Powiem wam jedną rzecz. Oprócz zdemontowania sondy, bo wiadomo, że do sondy niestety musicie się dostać, musicie mieć klucz, który też Holender musicie gdzieś zdobyć albo zapożyczyć, bo to są takie specyficzne klucze przecięte. W każdym bądź razie, nim sondę sobie odkręcicie, to napuśćcie sobie ją płynem hamulcowym. Na ciepłym silniku oczywiście mówię, to wtedy ten płyn wam spenetruje dosyć dobrze. Ja nie staram się używać jakiejś olei, tylko właśnie płyn hamulcowy, który sprawdza się bardzo dobrze do czegoś takiego. I odnośnie wracając tego kodu błędu, słuchajcie, ten błąd wraca co powiedzmy któryś tam dzień po jeździe jakiejś miejskiej, co świadczy o tym, że prawdopodobieństwo, że ona została zabita jakimkolwiek nagarem wewnątrz, jest bardzo duże. Ale obyśmy się mogli o tym przekonać, będziemy musieli ją zdemontować. Tak samo wy będziecie musieli zrobić to samo. Nie mówię, słuchajcie, że w waszym przypadku może być sytuacja taka sama, w sensie takim, że ta sonda w 100% ożyje, bądź ewentualnie problem z nią jest taki sam, ale generalnie przyjmując założenie, że nasz sterownik silnika steruje w porządku tą sondą, że mamy instalację dobrą, że mamy fizycznie tą sondę sprawną, w sensie grzałki, w sensie tej części już wyjściowej sondy, to taki zabieg myślę, że w 100% może wam pomóc. Także biorę się za demontaż i spotykamy się już po prostu w pomieszczeniu i pokazujemy, co robimy z tym dalej. No i spotykamy się już po wyjęciu. Tak to wygląda. Co prawda ona wyglądała gorzej, ale została przeze mnie wyczyszczona szmatką, po prostu żebym się tylko w niej pobrudził. Natomiast rzecz jest jaka. Do tego zabiegu będziecie potrzebowali wanienkę ultradźwiękową. O mocy nie będę mówił, bo małą też możecie zrobić tą samą robotę, byle to by była wanienka ultradźwiękowa.
No ja używam akurat wanienki, która ma 50 W, tą, którą za chwilę zobaczycie. No i do tego musicie użyć chemii. No i teraz pytanie, jakiej chemii? Jest bardzo dużo środków na rynku dostępnych, więc tutaj nie będę już mówił, jaką tą chemię można użyć. Generalnie rzecz jest jaka. Ja wypraktykowałem chemię koloru niebieskiego i koloru zielonego. Wydaje mi się, że jedna i druga robi to samo, różnią się chyba tylko kolorem. Być może gdzieś coś tam do mieszki jest więcej, mało prawdopodobne. W każdym bądź razie działanie jednej, jak i drugiej jest dokładnie takie samo. Także co? Robimy zabieg. No i obserwujemy, co się będzie działo. No i musicie wierzyć jedną rzecz. Zresztą, musicie mi uwierzyć po prostu na słowo. Zabiegów takich robiłem, tak jak już powiedziałem wcześniej. I te zabiegi się naprawdę sprawdzały. No to dobra. Stawiamy naszą wanienkę. Proszę bardzo. Z czystą cieczą. Skierujemy to tak. Wrzucamy. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Nie musimy się martwić o to, czy coś z naszą sondą się stanie, czy nie stanie. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że ją i tak musimy wysuszyć, a te elementy, które odpowiadają, są i tak pozamykane, więc tutaj nam się nic nie stanie, nic się nie dzieje. O jednej rzeczy, którą musicie wiedzieć i pamiętać, to jest taka, żeby nigdy, ale to nigdy w sondę, która jest tlenu, nie wbijać przewodów jakichkolwiek, bo sobie najnormalniej w życiu tą sondę uszkodzicie. Tak to właśnie wygląda. No ale co? Myślę, że chyba na tym etapie możemy włączyć wanienkę. Nie wiem, jak mnie będzie słychać, ale zobaczymy później. O. To jest właśnie efekt. Co prawda może to tak wygląda, jakby ona powierzchownie tylko zaczęła wypływać, ale musicie doglądnąć jedną rzecz, że z jej wnętrza, tutaj od przodu, od jej przodu tutaj, gdzie są malutkie dysze, takie otworki, przez które wpadają spaliny, wylatuje właśnie cały ten brud. Tutaj, gdzie w tym momencie powietrze dąbelki sobie wypuszcza swoje, stamtąd właśnie wypływa cały ten nagar i brud. W każdym bądź razie, no, potrzebujemy chwilkę zabiegu, żeby taka sonda musiała i mogła się wykąpać, bo wiadomo, że ciecz u mnie jest akurat zimna. Nie wlewałem ciepłej, chociaż musicie wiedzieć inną rzecz. Ciepła ciecz, czyli ciepła woda, zawsze wiadomo ma jakieś tam pozytywne skutki do tego, ale zobaczcie. Ja nie ruszam celowo, żeby nie było, że ja coś ruszam. Tutaj z niej od przodu widać najwyraźniej, że zaczęło, ja to może przybliżę. Zaczęło rozpuszczać jakieś... O, teraz może będzie lepiej widać. Zaczęło rozpuszczać jakieś duże nieczystości, bo zobaczcie, jaką smugą od jej frontu zaczynają wypływać rzeczy. No i właśnie, rzecz jest jaka. W takiej sondzie bardzo często, gęsto, jeżeli nie słychać ogólnie i jest to do odczytania, jest sytuacja taka, że zbiera się najnormalniej w życiu nagar, który jest po prostu nagarem ze spalin. To jest normalne zjawisko. I bardzo dużo osób właśnie wymienia sobie sondę, no, w pierwszej na podstawie czego, jak ona złapała już jakiś błąd i tak dalej. I często tak jest, że ten błąd się skasuje, ale powraca. I to właśnie błędy, które powracają, a nie są błędami typu uszkodzona grzałka, to są błędy, które są właśnie z jej złych odczytów, czyli zabita sonda nagarem. Może się okazać, że ona na przykład ma błędny odczyt, zły odczyt, nieprawidłowy, za mały, pokazywać zbyt bogatą mieszankę, czy powiedzmy ubogą. Zależy się od tego, jaką mamy tą sondę. No ale generalnie dzieje się to właśnie to przez nagar, który obkleja wewnątrz te części czujnika, które odpowiadają za odczytywanie tego. I później właśnie jest taki efekt, że ta sonda odczytuje te wartości, ale błędnie, przez co komputer, mając wiadomo już ograniczone pole do manewru, bo on tylko odczytuje wartości, które są, no, uznaje tę sondę po prostu za uszkodzoną.
No i tak jak widzicie, ja wtedy nie staram się nic ruszać i ona od czasu do czasu wypuszcza dużą smugę taką od przodu tutaj. Nie jest podpięta, jest, leży sobie luźno. Dlatego ją nie chciałem ruszać ani nic, żebyście wy to widzieli, że faktycznie to z tej sondy wypływa i naprawdę to się potwierdziło już, że po wykąpaniu takiej sondy, wiadomo, no słuchajcie, też jest rzecz jaka, no, żeby ktoś nie myślał, że sondy można zregenerować po prostu kąpiąc ją wanience, natomiast na pewno można jej wydłużyć życie, jeżeli odkryjemy jej nagar po prostu wewnątrz na samej tej właściwej sondzie, która już odczyty sobie robi. Bo wiadomo, że w całym wydechu, w zależności od tego, w jakim stopniu mamy katalizator, czyli powiedzmy nasz PDPF-a, w jakim stopniu on jest zabity, w jakim stopniu mamy wtryski, od tego wszystko zależy, jakie mamy zadymienie, czy tego nagaru będzie dużo, czy mało. Czy jej by już wystarczyło? Myślę, że nie wiem. Aczkolwiek zrobimy malutką próbę. O, jeszcze, zobaczcie. Ile wypłynęło jeszcze z niej brudu. I ten brud w tym momencie, jak ja kieruję w stronę ultradźwięku, bo ultradźwięki są na środku zamontowane, powodują to, że z tej sondy są bardziej rozbijane te wszystkie nieczystości i nawet, nie wiem czy to widać na nagraniu, wypływają takie dosyć duże grudki, bo to co wypływało wcześniej, to wiadomo, że to nie było wszystko. Być może gdybym w tym momencie ciecz wymienił, zastosował nową czystą, byście to może lepiej wiedzieli. W każdym razie zobaczcie. Jeżeli z sondy byśmy chcieli wyczerpać w ten sposób coś tam z niej, wiadomo, że i też wypłynie. Natomiast nagar, który zostaje zgromadzony w środku, taki powodujący zlepek taki sklejony, niestety, jeżeli nie zostanie tylko rozpuszczony przez chemię, to raczej nie ma możliwości, żeby on sam z siebie po prostu stamtąd wyszedł. A tym bardziej nie ma możliwości, żeby ten nagar usunąć normalną pracą silnika. I możemy temperaturowo, możemy przycisnąć, dać mu przysłowiowego kopa. O tyle nie możemy zrobić nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że mamy przy błędnych odczytach, mamy najnormalniej w życiu ograniczoną moc silnika, czyli jednocześnie obroty i wiadomo, że wtedy zastosujemy sobie metodę wypalania, dopalania taką, jaką po prostu nasz sterownik silnika przepuści i nic więcej, bo do 3000 to też wiele nie zrobimy. No i dobra, coś tam nam jeszcze wypływa, wypływają duże grudki, więc jeszcze zostawiamy tą sondę. W każdym bądź razie ona, do tego stopnia musimy trzymać ją, żeby ona przestała wypuszczać nam ten czarny nagar ze środka. Wtedy będziemy wiedzieli, że to coś zaczyna dopiero żyć powoli. W każdym razie kolejna rzecz jest jaka. Musicie zobaczyć, w jakim stopniu została już woda zanieczyszczona. I to wszystko z jej wnętrza małego, bo tak naprawdę to ta część sondy, która odpowiada za jej monitorowanie, czy powiedzmy, czy samą tą grzałkę w środku, jest niewielka. To reszta to jest po prostu obudowa. No wiadomo, część sondy, która musi być, ale niemniej jednak, no wizualnie, jeżeli w tym momencie zobaczymy, ona jest ładna. No tak, ale to nie ma być ładna, ona ma być praktyczna. I jeszcze zobaczcie, jak wypływa ten nagar. Naprawdę kiedyś kolega mi powiedział, że wyczyścił sobie sondę używając jakiegoś po prostu tam zmywacza, który pod ciśnieniem wpuścił, mówię, wypłynęło tego brudu bardzo dużo. No i co? No niestety nic nie dało. No mówię, no to dawaj sondę, zobaczymy, założymy. Założymy po moim wymyciu i się przekonamy. No i w pierwszej kolejności, co po wrzuceniu do wanny, okazało się, że jak ona posiedziała sobie 2 minuty, zaczęła pluć wręcz takimi dużymi grudkami. No i mówię, masz odpowiedź, że ta sonda jednak po tym twoim środku nie została w pełni wyczyszczona. Po prostu ten brud nie został rozbity. No i chyba zaczyna się nam powoli kończyć. Zostawię ją w tym momencie jeszcze w ten sposób. Co prawda wanienka się troszkę zrobiła głośniejsza. No jeszcze zaczyna z niej wypływać. Ale to dobrze. W
to dobrze świadczy o tym, że tego brudu nagaru jednak w środku było dużo. Wyłączyła się, więc musimy wydłużyć jej czas. Ktoś by zadał pytanie, jakiej wanienki używam, jaką powinniśmy użyć. Każdą dowolną, jaką macie wanienkę, możecie użyć. Bylebyście dodali do tego chemię, tylko później jest rzecz jaka bardzo ważna, którą musicie wiedzieć. Taką sondę, jak każdą jedną rzecz, która pracuje pod jakimkolwiek napięciem, musicie najpierw wysuszyć, jak macie powietrze, wydmuchać, bądź jak nie macie, to położyć gdzieś tam, czy zagrzać ją. Tylko nie bierzcie od razu nad ogień, bo ona jest z wodą i nie powinna trafić nad ogień, mimo że ona w ogniu pracuje. Później możecie ją zagrzać, jak będzie sucha oczywiście. Ale póki na razie, no, można ją po prostu podgrzać ewentualnie czymś tam, żeby wypluła z całości sobie. No i jeszcze, widzicie, jeszcze zaczyna wypływać gdzieś tam coś w niej, no to zostawiamy ją, niech sobie posiedzi. Niech sobie posiedzi. Sonda oryginalna, jeżeli chcecie kupić, no to kosztuje czasem nawet kilkaset złotych. A wanienkę ultradźwiękową możecie pożyczyć od kolegi, sąsiada, zakupić sobie. I myślę, wam i tak jeszcze zostanie. I zobaczymy, teścik mały. Podamy ponownie, czy coś nasza sonda wypluwa. No, jeszcze tak. Nie widać tego, bo mamy chemię już brudną. Nawet już się zrobiła delikatnie ciepła. Dobra, zróbmy w ten sposób. Nie będę czasu zatruwał. Zostawię, niech sobie siedzi, a my się spotykamy za chwilę. No i wanienka się wyłączyła. Myślę, że mycie się zakończyło. Czas ogólnie, jaki ona potrzebowała na wykąpanie, to było 12 minut. No i teraz, jakbyście chcieli tak zobaczyć, zobaczcie, ile tego brudu, mułu, nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale musicie uwierzyć, naprawdę jest tego bardzo dużo. Wypłynęło z niej mnóstwo, nawet nie wiem, gdzie to się ogólnie pomieściło. O, teraz zobaczcie. To wszystko to jest to, co wypłynęło z samej sondy. Gdzieś ona to zgromadziła, gdzieś trzymała. Także wanienkę już możemy odstawić. Sonda tak wygląda. No nie jest nowa, bo nie będzie. Ale już brudu, jak możemy zobaczyć moim wycieraniem, nie zostawia nic. Najnormalniej w życiu tylko mokre plamy. W każdym razie biorę się za suszenie. I co? Liczę na to, że wyszło ok. Tym razem również. Także biorę się za wysuszenie i jak tylko zamontuję sondę, spotykamy się już w aucie. Także do zobaczenia, na razie. No i spotykamy się już w pojeździe. Sonda jest wkręcona, silnik uruchomiony, złapał temperaturę, bo na tym mi zależało. Natomiast musimy sprawdzić, jak mamy kwestię błędów w tym momencie. I zaraz wszystko się dowiemy. Odczyt błędów. Z błędów zapamiętanych mamy naszą sondę. Zależało mi, żeby silnik złapał temperaturę, bo ten błąd niestety się po kasowaniu nie... Znaczy, chciał się kasować, ale za chwilkę wracał ponownie. Dobra, kody błędów zostały usunięte. I jakie mamy aktualne błędy? Proszę bardzo. Nie mamy błędów. Robimy przegazóweczkę. Już najczęściej po jakimś takim właśnie przegazówce zwracał i zaraz się dowiemy, czy nasz zabieg się sprawdził, czy się nie sprawdził.
ewentualne błędy, brak błędów. No właśnie, ta-da-da, czyli nasza sonda dostała na aktualną chwilę drugie życie, dopóki samochód oczywiście nie będzie gdzieś tam znowu eksploatowany w cyklu miejskim, który może spowodować no to samo. Ale myślę, że już na dłuższą chwilę będzie duży spokój. Także jak filmik się komuś przydał, to liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału. No i przede wszystkim, jak macie jakiekolwiek problemy, śmiało piszcie, będziemy się starali te problemy porozwiązywać razem. Póki na razie, jeżeli sonda Wam będzie żyła, no to tryb awaryjny Wam się nie zaświeci. Zostanie Wam kilkaset złotych w kieszeni. No i co? Cieszycie się dalszą jazdą, dalszą dynamiką. Jakikolwiek by to diesel nie był, pamiętajcie, sonda Lambda musi odczytywać parametry wydechu, bo czy dawka będzie zbyt uboga, czy będzie zbyt bogata, to wiadomo, że to będzie miało wpływ i na Wasze spalanie, czyli Wasze koszty z kieszeni, no i na zadymienie, wiadomo. Natomiast no, w dużej mierze ten tryb awaryjny jest łapany w każdym dieslu, jeżeli te odchyłki są bardzo duże względem sondy, a potem się wiąże to z zawaleniem katalizatora, czy powiedzmy tego DPF-a, jeżeli mamy, to on zostaje, wiadomo, zapchany, także, no, bo to wiadomo, wszystko się wiąże z emisją spalin. Także póki co na razie dzięki, cześć, do zobaczenia w następnym filmie.